Tadek twierdzi, że samochód stoi tu już co najmniej od tygodnia. Co wieczór chodzi tędy z psem. On zawiadomił patrol. Zabezpieczyć jego odciski, odciski w samochodzie i tak dalej. I sprawdź samochód. Nie odbierasz telefonów? Niektóre odbieram. Nie wychodzę z domu. Nie śpię w nocy. Czasami udaje mi się zasnąć w dzień na godzinę albo pół. A mały? U mojej matki. Niech tam zostanie jak najdłużej. To żałosne, ale boję się go. Boję się rozmowy z moim własnym synem. Bo co mam mu niby powiedzieć? Oblepił nasze życie kłamstwem jak błotem i nawet teraz zza grobu każe mi kłamać. A może jednak niech prawda nas wyzwoli, co? Tatuś zginął, bo był zdrajcą i zadawał się z bandytami. Tego jeszcze nikt nie powiedział. Mnie nikt tego jeszcze nie powiedział, Jureczku. Bo wszyscy mnie omijają jak trędowatą. Tylko ty jeden nie. Ale ty jesteś hiena. Przychodzisz, bo czujesz smut Badina. Nie musisz mnie obrażać. Zlituj się, nie jest tak? Pies. Hiena. Właściwie jeden gatunek. To moja sprawa, po co tutaj przychodzę. Może kłamał? Może się sprzedał? Ja tego jeszcze nie wiem. Jak się dowiem, to ciebie pierwszą poinformuję. Czy on mnie zdradzał? Nie. Teraz ty kłamiesz. Zdradzał mnie? Nie wiem. Już lepiej. Z kim? Nie wiem. Nie kłam. Z dziwkami. Mów dalej. Nie mam pomysłu. To będzie lepiej, jak sobie pójdę. Zostawiłeś papieros. Dlaczego on to robił z dziewkami?
daj mi szlafrok. Idź już. Wyjeżdżaj stąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, że musiał pan na mnie czekać. Wiek około 30 lat, 171 cm wzrostu, wątła budowa ciała, mocno zaawansowana skolioza, braki w uzębieniu. Tu jest najprawdopodobniej bezpośrednia przyczyna zgonu. Wyraźne ślady dłoni, ktoś go dusił. Technik już zabezpieczył odciski. Tu jest ślad po uderzeniu tępą, płaską powierzchnią. Myślę, że to była ściana. W ranie znalazłam resztki farby, wysłałam je do analizy, więc wkrótce będziemy mieć pewność. Ten, kto go udusił, musiał kilka razy mocno uderzyć jego głową o ścianę. Skóra jest głęboko rozcięta, było obfite krwawienie, ale kość czaszki nienaruszona. Ślady na szyi wskazują na duże dłonie o szerokim rozstawie palców, więc chyba był to mężczyzna. Z drugiej strony budowa ciała Denata nie wymagała jakiejś nadludzkiej siły. Pan mógłby to zrobić bez trudu. Myślę, że ważnym czynnikiem był afekt. Dlaczego? Czy decydując się na zabójstwo, wybrałby pan duszenie gołymi rękami? Jeśli już, to użyłby pan jakiegoś narzędzia, prawda? Struna, powróz, pasek od spodni. To są oczywiście tylko moje przypuszczenia. I jeszcze jeden drobiazg, być może bez znaczenia, ale kto wie. Proszę spojrzeć na jego genitalia. Fajfus jak fajfus, nic szczególnego. Widzi pan tę bliznę na styku moczny i penisa? Widzę. To jest ślad po operacji. Mogę się jedynie domyślać, jaka to była operacja. Otwarte pozostaje pytanie, kto, gdzie, w jakich okolicznościach ją przeprowadził. To takie ważne? Dosyć. Jeśli wykonał ją wysokiej klasy specjalista w dobrej klinice, to problem nie istnieje. Ale jeśli popełnił ją byle jaki chirurg w byle jakim szpitalu, to ubocznym skutkiem tej operacji mogła być częściowa lub całkowita impotencja. No, to jest oczywiście szczegół, ale przecież diabeł prawie zawsze tkwi w szczególe, prawda? Przepraszam, można? Chodź. Panie Gabrielu, proszę przygotować ciało. W samochodzie są ślady tylko jednego człowieka, nie ma go w kartotece. Łada jest niebita. Co dalej? Właściciel Łady zgłosił kradzież samochodu. Są ślady włamania? Co? Tu jest protokół. Jaki sens w tym, żeby kraść takiego trupa? Do skoku. Nie robisz skoku wrakiem, który może wysiąść na następnym skrzyżowaniu. Nie był ubezpieczony. Ale to wyłudzenie mamy z głowy. Kiedy zgłoszono kradzież? 10 dni temu. To może być przypuszczalna data zgonu. Pojutrze będziemy wiedzieć więcej. Masz damię właściciela tej Łady? Tak. Kazimierz Grzelak, to wszystko. Tu jest jego adres, facet jest czysty. Przejrzyj zgłoszenie o zaginięciu, że są rodziny dołączają zdjęcie. Zacznij od ostatniego miesiąca, może nam się poszczęści. Wciąż jeszcze nie możemy się urządzić. Brakuje czasu i pieniędzy. Mijamy się. Ja w szpitalu, on... Nie wiem. Właściwie nigdy nie wiem, gdzie jest. Tak. To były chyba nasze najlepsze czasy, jak żyliśmy na kartonach.
Jedno krzesło, dmuchany materac na podłodze. Proszę, niech pani usiądzie na łóżku. Niestety nie mamy jeszcze stołu. Chyba, że pójdziemy do kuchni. Nie, jest... nie, tu jest świetnie. Mówmy sobie po imieniu, dobrze? Przepraszam, ale to dla mnie wciąż lekki szok, że pani, że jesteś tutaj. A co w tym szokującego? Po prostu chciałam cię poznać. Wiesz, to ja zostawiłam Andrzeja, nie on mnie. Nie przychodzę tu jak porzucona, zgorzkniała żona. Chciałabym, żeby ułożyło mu się życie. Znaczy, żeby wam się ułożyło życie. Macie zamiar wziąć ślub? Nie rozmawiamy o tym. Do tej pory zastanawiam się, czy jemu kiedykolwiek była potrzebna rodzina. Ja też się nad tym ciągle zastanawiam. Kocha Julkę. Nie wiem, czy to nie jest jedyna istota, którą naprawdę kocha. Chciałabym mieć z nim dziecko. Tak. To jest chyba jedyny sposób, żeby przy nim wytrwać. Chociaż mnie się nie udało. Nie wytrzymałam. Andrzej jest jak pies. Z psem się trudno żyje. Jak złapie trop, to już nie puści. Wtedy nic go nie interesuje. Myślę, że to jest jedyna rzecz, którą naprawdę lubi robić. Ale najgorsze jest to, że tak się cholernie w sobie zamyka. Potrzebny jest nie lada wytrych, żeby się tam włamać. Chociaż z drugiej strony może lepiej tego nie robić. Strach pomyśleć, co można tam znaleźć. On to wszystko nosi w sobie. Te cuchnące trupy. Cudze życie, w które zapada się do końca. Te marne, godne politowania dramaty. Żałosne złudzenia. On to zbiera w sobie, gromadzi jak jakieś bogactwo. Boję się, że to wszystko kiedyś w nim eksploduje. Mieszka Kazimierz Grzelak? A kto pyta? Ten, kto ma do niego sprawę. On jest jego znajomym? Nie. No to ja nic nie wiem. Zrobił coś? Ukradli mu samochód, a myśmy go znaleźli. No to jak, mieszka tu? No mieszka. A z tym samochodem to prawda. Ale on nawet nie rozpaczał, tylko śmiał się, że ktoś połaszczył się na taką ruinę. Nie wie pani, kiedy będzie w domu? W domu to on rzadko bywa. Jak jego matka żyła, to jeszcze. No, ale od kiedy umarła, to go w domu prawie wcale nie ma. No, ale ja mu się nie dziwię. Po co ma człowiek sam, jak palec, w domu siedzieć, nie? O, a ostatnio na przykład krewnym odnajmował. No, ale pan pójdzie do jednostki, to go pan spotka. Jakie jednostki? No, do wojska. On we wojsku pracuje. Tam, niedaleko. Szukam Kazimierza Grzelaka. Podobno pracuje tutaj. A o co chodzi? Chwileczkę. Oficer dyżurny. Pan jest z policji. Szukam kogoś, kto się nazywa Kazimierz Grzelak i podobno tu pracuje. Mogę zobaczyć pańską legitymację? Proszę zaczekać. Cześć, skarbiec. No, u mnie w porządku, a u ciebie? Dzisiaj? To może jakoś wieczorem, co? A jutro, no, ale też pod wieczór. A, no może za dwie, nie no, trzy godziny. W kawiarni, tej co ostatnio? Okej? Okay. Tak. Pan jest policji.
Ilu was tu jeszcze przyjdzie, żeby zadać to samo pytanie? Jakieś lokalne natręctwo? Nadkomisarz Gajewski. W jakim celu chce się pan widzieć z sierżantem Grzelakiem? To jest sprawa moja i pana Grzelaka. Moim obowiązkiem jest wiedzieć, w jakim celu policja kontaktuje się z podoficerem tej jednostki. Czyim obowiązkiem? Major Radlo. Miło mi. Cieszę się, że pan ma takie interesujące obowiązki. Zechce pan powiadomić pana Grzelaka, że czekam tu na niego? Sierżant Grzelak zgłosi się do was w czasie wolnym od służby. Powiedzcie tylko gdzie i do kogo. Proszę mi nie utrudniać pracy, majorze. Pan Kazimierz Grzelak, nadkomisarz Gajewski. Znaleźliśmy pański samochód. Nie cieszy się pan? Cieszyłem się, jak go rąbnęli. Przynajmniej problem z głowy. Przecież nie da się go teraz sprzedać, a złomowanie kosztuje. Mocno rozbity? Dlaczego pan sądzi, że jest rozbity? A kto kradnie takie stare trupy? Gnoje dla draki, żeby się przejechać. Potem kończą na latarni, na drzewie albo na innym samochodzie i spieprzają. Ten nie jest rozbity. Może pan teraz pojechać ze mną? Raczej nie. A pan służba? Prokuratura prowadzi dochodzenie w jednostce. Jest rozkaz, żeby kadra była do dyspozycji. Coś poważnego? Chyba tak. Zginęło kilka sztuk broni. Ale sprawa z samochodu pańskiego jest poważniejsza. W bagażniku znaleźliśmy zwłoki zabitego mężczyzny. Ja bardzo spokojnie pan to przyjął. A co mnie jakiś trup obchodzi? W bagażniku pańskiego samochodu. Trup jak trup. Mało to trupów w tym mieście. Podejrzewa mnie pan? Szczerze? Szczerze. Z założenia podejrzewam wszystkich. Z wyjątkiem samego siebie. Jasne. Chciałbym, żeby pan rzucił okiem na te zwłoki. Ja nie mogę w pokoju zjeść z dziewczyną, czego chcesz? Ty nie jesz, pulpet. Ty się obżerasz, a po drugie nie tym tonem. Klasówka. Co? Klasówka, czy ty w ogóle nie chodziłeś do szkoły? Miałeś się uczyć, nie pamiętasz? Jeszcze raz mnie dotknij. Jeszcze raz. No to co, pulpet, co mi zrobisz, jak cię jeszcze raz dotknę? Czy ty cierpisz na pomieszanie pojęć? Co ty sobie wyobrażasz, kierdo? Czy ja chronię twój tłusty tyłek z miłości do ciebie? Była inwestycja, gamoniu. Inwestycja! Pora na zysk. Nie zatkasz mi gęby jakąś dziuplą do legalizowania skrojonych polonezów. Skończyłeś? Rolex. Ja nic nie wiem. Wiesz, pulpet, wiesz. Obracasz się we właściwy kręgiel, tylko jesteś leń i gamoń. Pojutrze poprawka. Ej, co jest, koleś? Spadać stąd. Podskoka. Pierwszy raz go widzę. Niech pan się przyjrzy uważnie. Już to zrobiłem. Przykro mi, ale musimy pobrać odciski pańskich palców. A co, jestem podejrzany? Normalna procedura w takim przypadku. W końcu leżał w pańskim samochodzie. A ma pan jakiś dowód, że nie został skradziony? Jeszcze nie.
Wiesz, gdzie to jest? Będę tu jeszcze jakieś pół godziny. Cześć, skarbie. Cześć, tato. Coś się stało? Chcę zmienić studia. Czy mogę panu służyć? Zaraz przyniosę kartę. Nie trzeba. Kawę poproszę. Z mlekiem? Nie, czarny. Możesz to powtórzyć raz jeszcze. Chcę zmienić studia. Nie rozumiem. Właściwie już podjęłam decyzję. Zwariowałaś? Nigdy nie mówiłeś do mnie w ten sposób. Ty nigdy nie wygadywałaś podobnych bzdur. To nie jest bzdura, tato. To może być najważniejsza decyzja w moim życiu. Juka, spokojnie. O co chodzi? Nie mam ochoty dłużej studiować prawa. To wszystko. I to jest bzdura. Nie mów do mnie w ten sposób. Proszę. Przepraszam. Ja i twoja matka jesteśmy margines. Nic nie znaczymy. Całe moje wykształcenie to jest szkoła milicyjna w Szczytnie. Mam ciebie jedną na tym świecie. Nikogo tak nie kocham. Prawo to dobre studia. Możesz zrobić karierę, możesz coś osiągnąć, możesz znaleźć pracę w wielkich firmach, znanych kancelariach, możesz być kimś, możesz należeć do elity, możesz dojść tam, gdzie ja już nigdy nie dojdę. Ale ja nie chcę tam iść. Guzik mnie to obchodzi. Gwiżdżę na elitę, jakakolwiek by ona nie była. Moi koledzy od pierwszego roku robią szpagat z gwiazdą, żeby zauważył ich jakiś headhunter. Ja tego nie potrafię i nie chcę. Wolę być marginesem, jak ty czy mama, niż zamienić się w jakiegoś opętanego karierą pingwina. Męczę się na prawie. Te studia mnie nie interesują. Czy dobrze się uczysz? Nie masz żadnych problemów. Nie chcę być prawnikiem, tato. Kawa ci stygnie. Co chcesz studiować? Jeszcze nie wiem. Może etnografię, może psychologię. Może archeologię. Muszę najpierw skończyć semestr, więc mam trochę czasu do namysłu. Przepraszam cię na chwilę. Ja też już pójdę. Nie jesteś wściekły? Nie bądź wściekły, zaufaj mi. Poczekaj chwilę, to młody odwiedzi cię, gdzie będziesz chciała. Nie trzeba, umówiłam się z Mateuszem. Zadzwonię i przyjedzie po mnie. To chyba on. Znaczy, tak mi się wydaje. Tadeusz Stępień. Żona zgłosiła zaginięcie. Kiedy? Można zgadnąć. 10 dni temu. 29 lat. Zwróć uwagę, wszystko się zgadza. Mamy adres? Tak. Odwieziesz moją córkę? Jasne. Daj mi te namiary. Nie wiem, dlaczego wyłączył telefon. Zostaw, Artur cię odwiezie. Pa. Mogę pana o coś zapytać? Myślę, że tak. Jak to było z tym prawem? Słucham? Powiedział pan kiedyś, że studiował prawo. 2 lata. Dlaczego pan rzucił? Chce pani zmienić studia i szuka uzasadnienia? Już podjęłam decyzję. To tylko czysta ciekawość. Nie rzuciłem, wylali mnie. Dlaczego? Z bardzo prozaicznych powodów, po prostu nie nadawałem się do tego. A jak pan zdawał na prawo, to myślał pan, że się nadaje? A pani? Myślałam, że się nadaje. To ja byłem mądrzejszy, bo z góry wiedziałem, że to nie dla mnie. To dlaczego pan zdawał? Coś musiałem robić. Liczyłem, że w tym czasie dojrzeję do prawa, ale nie dojrzałem. A teraz? Mój limit decyzyjny się wyczerpał. Teraz życie podejmuje za mnie decyzję. O cholera. Niezłe. Mocne. Może pan się jednak marnuje w tej policji? Proszę się tutaj zatrzymać. Przy tym samochodzie.
Przepraszam pana, chyba trochę przesadziłam. Czasami potrafię być złośliwa. A tak z ciekawości, to jaką decyzję życia podjęło za pana? Kilka dni temu zabiłem człowieka. Jak to się stało? Przepraszam cię, Mańka. Samochód się zepsuł, a komora się rozładowała. Nie przedstawisz mnie? Kolega taty. Mateusz. Miło mi. Artur. Nie martw się. Zdążymy kupić kwiaty. Weźmiemy taksówkę. O co chodzi? Pani Barbara Stępień. Kim pan jest? Komisarz Andrzej Gajewski, jestem z policji. Obawiam się, że znaleźliśmy pani męża. Niech pan spojrzy. Cięła się. No, nie tylko. Może być nosicielką. Skąd to przypuszczenie? To mięsak Kapostiego. Czy możemy zbadać denata na okoliczność nosicielstwa? Trochę czasu upłynęło od chwili zgonu. Po co to pana? Rozważam to, co pani powiedziała na temat jego blizny w okolicy genitalnej, że mógł być impotentem, a tu mamy jego żonę. Powiedziałam, że mógł być, a nie, że musiał być. Ale trochę dziwna ta żona, co? Lepiej będzie, jeśli pani jeszcze trochę poleży. Wody? Tak, poproszę. Muszę pani zadać kilka pytań. Jeżeli pani się nie czuje na siłach, żeby na nie odpowiadać. Nie, nie, proszę, niech pan pyta. Sprawa jest poważna. To zabójstwo. Pani może został zabity. Czy może pani wskazać kogoś, kto mógłby to zrobić? Krótko mówiąc, czy podejrzewa pani kogoś? Czym się zajmował? Był tramwajarzem. Miał wrogów? Nie wiem, nie sądzę. Był bardzo łagodny, zamknięty w sobie. Nie był towarzyski. Czy tego dnia, kiedy nie wrócił do domu, miał jakieś spotkanie? Nie. Pracował na wieczorną zmianę. Miał wrócić prosto do domu. Zawsze tak robił. Nie miał kolegów. A rodzinę? Ja nie mam rodziny, a mąż ze swoją nie utrzymywał kontaktu. Od jak dawna byliście małżeństwem? Od 7 miesięcy. Bardzo mi przykro. Przepraszam, czy ja mogę zapalić? Tak, proszę bardzo. Ile pani ma lat? 23. Ma pani dzieci?
Rozpoznaje pani któregoś z nich? Poznaje pani kogoś? Nie, nikogo. Jest pani pewna? Tak, raczej tak. Tak, czy raczej tak? Tak. Dlaczego mi pan pokazuje tych ludzi? Jeden z nich może mieć związek ze śmiercią pani męża. Który? Żaden. Skoro pani nikogo nie poznała, to żaden. Odwieziemy panią teraz do domu, ale proszę na razie nigdzie nie wyjeżdżać z miasta. Będziemy prowadzić śledztwo i musi pani być do naszej dyspozycji. Dobrze się pani czuje. Grzelaka możemy skupnąć za brak OC tego grota. To wszystko. Rzadko nim jeździł, często się psuł. Ukradli go w nocy sprzed domu. Tej nocy miał akurat służbę w jednostce. Jego odciski palców zgadzają się z tymi znalezionymi w samochodzie. On uważa, że samochód rąbnęli gówniarze dla jaj. Masz protokół. Co dalej? No możemy przyjąć, że samochód rzeczywiście rąbnęli gówniarze dla jaj. Potem zamordowali tramwajarza w nocy, jak wracał do domu. I odstawili brykę. Z trupem w środku. Motyw. Oni nie potrzebują motywów. Za dwie dychy i zegarek. Nie dusiliby go. Skopaliby go, pocięli nożem, pobili, ale nie dusili. Dobrze, młody. Pamiętajcie o tych śladach farby w ranie. Ktoś go zadusił pod dachem. Grzelak? Możemy wycisnąć nakaz i przeszukać jego chatę, ale czuję przez gacie, że to nie ta droga. Nie dziwi was ta żona tramwajarza? Na żonę tramwajarza rzeczywiście nie wygląda. Brała w żyły. Ma ślady na rękach. Aż by zmienić temat, ktoś wie, gdzie jest Jurek? Tosiek? Tu się nie pali. Co piszesz? Mak moją odrabiam, a ty co? Dziurę w budżecie przyszedłeś załatać? Przejeżdżałem, zobaczyłem samochód. Tak. Dawnośmy się nie widzieli. Ale nie tęskniłem za tobą. Co cię boli? No przyznaj się, no. Powiedz szczerze, nikomu nie powiem. Masz skład Rolex. Nie handluje się korami. Kto to zrobił? To zlecił i wykonał. I ty mnie o to pytasz? Zgadza się. Ależ mnie pan szczerze ubawił, panie komisarzu. No i powiedz, biedaku, co ty zrobisz z tą wiedzą? Oprawisz sobie ją w ramki, co? No przecież ty już nawet nie jesteś rasowy pies, Juruś. Przykro mi to mówić, ale trochę się skundliłeś. Zajmij się, Tosiek. Ten gniazd to był mój kumpel. A od kiedy ty używasz takich słów? Wczoraj. Za godzinę gram w golfa z dyrektorem Huty, wyobrażasz sobie? I to największej w Polsce. Nie wiedziałem, że grasz w golfa. Ja też nie wiedziałem. A ty myślisz, że Huta to dobry interes? Skąd ja niby mam to wiedzieć? Sam widzisz, Juruś. Nic już nie jest takie proste jak kiedyś. Z jednej strony grunty się kupuje, hipermarkety stawia, a z drugiej miasto rąbie samo siebie. To w gruncie rzeczy podłe, nie uważasz? I chuj jeden wie, kto tak naprawdę na tym wszystkim zarabia, kto ma w plecy. Chłopcy się bawią, jedzą zupki z aktorem. Jakim aktorem? Z jakimś!
Filmy sobie robią, taka zabawa. Ale to do niczego nie prowadzi. Tylko do obrastania tłuszczem. I zanim się obejrzy, trzeba ci jakiś młody cyngiel ołów pożeni, bo uzna, że w sadło obrosłeś. Zupki z aktorem jadasz, więc do niczego się nie nadajesz. Wy już się w tym wszystkim nie połapiecie. Bo tego jest za dużo. Rozlało się. Po całej Polsce. Schowaj się, Juruś. Ukryj swoją dupę. Bo to cię przerasta, więc ja sam się troszeczkę w tym pogubiłem. Kojarzysz Pulpeta? A powinienem? Myślę, że tak. A czemu tak myślisz? A bo masz ładny samochód. Nie czuł się dotknięty, ale... Niestety wiem, skąd go masz. Nic mi do tego, ale wiem. A co jeszcze wiesz? Teraz wybacz, ale to ty mnie rozśmieszasz. Cwany jesteś, Juruś. Tylko uważaj, żebyś nie był zacwany. Dyrekcji panu takie głupoty opowiadali? Wcale go dobrze nie znałem. Zresztą nikt go tu dobrze nie zna. Nie można znać faceta, który dwa razy dziennie gębę otwierał, nie? No a dzień dobry i do widzenia. Chociaż tragedia się stała, no szkoda gościa. Ale po prawdzie to straszne dziwadło był, zawsze z boku. Z nikim się nie przyjaźnił, nie rozmawiał, na wódeczkę nie chodził. Myśmy nawet myśleli, że on jest taki trochę lewy, nie? Bo babeczki tego zupełnie nie interesowały. Jakby dla niego nie istniało. Miał żonę. A kto panu ten kit za przeproszeniem sprzedał? Nikt. Rozmawiałem z nią osobiście. Zidentyfikowała zwłoki. Chyba rozmawiamy o kimś innym. Nie sądzę. Byli małżeństwem od 7 miesięcy. Ma pan jakiś pomysł na to, kto mógł to zrobić? Wie pan co? Ja jakoś w tę żonę nie wierzę. No to było tak, widzi pan. W towarzystwie czasami różne grube żarty się mówi, nie? I on od razu czerwony się robił na gębie. No. No i myśmy to widzieli, no i niektórzy potem takie różne, specjalnie świństwa, nie? Mówili przy nim. Wie pan, takie docinki, nie? Takie dziwadło to czasem korci. A kogo najbardziej korciło pana? Panie, to były żarty, rozumie pan? Grube, ale żarty. Nikt mu tu źle nie życzył. Moim zdaniem to po prostu przypadkiem ktoś mu na ulicy w nocy w łeb dał i tyle, bo on wrogów tu żadnych nie miał. Ani wrogów, ani przyjaciół. Tak między nami tu. Straszny melepeta był pan, taki życiowo niezaradny. Gdyby nie jego brat, to w życiu to by przepadł. Miał brata? Starszego, nie wiedział pan? Bardzo mu pomagał. Oni byli chyba sierotami, nie? I ten starszy jakby za ojca robił, czy coś. A go zna? Nie no, przychodził, to widziałem kilka razy. Ale zupełnie. Do brata niepodobny, jakby nierodzony. To znaczy? To znaczy, no, nie wiem, otwarty, wylewny, taki, no, inteligentny, z klasą facet, nawet przystojny. Czym się zajmuje? To wojskowy. Jak się nazywa? Tak samo, Stępień. Sierżant? Nie. Też oficer, ale wyższy stopniem. On kapitan czy coś takiego, nie pamiętam. Komisarz Gajewski, byłem tu już wczoraj. O co chodzi? Czy w tej jednostce pracuje oficer o nazwisku Stępień? Nie wolno zadawać takich pytań, komisarzu. Dane oficerów to tajemnica wojskowa. Nie wiedział pan o tym? Pan jest z prokuratury wojskowej, zgadłem? Kręci się pan tu od wczoraj, wypytuje o kadrę. Czy nie jest przypadkiem tak, że mam prawo wezwać żandarmerię? Śmiało. Brzydki nauk. Zabiera zdrowie, zabija kondycję. Jedno cygarko dziennie, owszem, to rozumiem. Ale nie te okropne szlugi. Wszyscy policjanci, których znałem, palili papierosy i pili wódkę w dużych ilościach. Mała fucha na boku w Ministerstwie Zdrowia? Takie są. Miałem ciężki dzień. Słucham. Poszukuję oficera o nazwisku Stępień. Tak już wiem, co dalej. To już koniec.
To szpój oficer o nazwisku Stępień. Pracuje w tej jednostce? Wiesz, my tu nie pracujemy, tylko służymy. Po drugie, możemy się tak bawić. W kotka i myszkę w nieskończoność, panie komisarzu. Albo rybka, albo ogony. Albo karty na stół, albo zaczniemy robić sobie przykrości. Ja mogę przez chwilę udawać idiotę, wezwać żandarmerię i posadzić pana w areszcie na parę godzin aż do wyjaśnienia. Potem pan się odegra, potem ja i tak do ustranej śmierci. Dobrze mówię? Podoba mi się ten pomysł z idiotą. O co chodzi? Zadałem pytanie. Człowiek o nazwisku Stępień służy w tej jednostce. W jakim stopniu? Kapitana. Teraz pańska kolej. Czy sierżant Grzelak jest podwładnym kapitana Stępnia? Nie to miałem na myśli, mówiąc pańska kolej. Nie wiem, obchodzi, co pan miał na myśli. Może pan wziąć żandarmerię albo kogokolwiek, kogo pan zechce. Ja pracuję w Wydziale Zabójstw. Nie chodzi o parę sztuk broni, których się nie może doliczyć. Chodzi o trupa. Raczej o zabójstwo. Przyznam, że trup to jest coś, z czym trudno dyskutować. Czyj to trup? Czy sierżant Grzelak jest podwładnym kapitana Stępnia? Czy sierżant Grzelak jest podejrzany? Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Chyba mam prawo wiedzieć do jasnej cholery. Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Służy w kompanii, która wchodzi w skład batalionu kapitana Stępnia. 10 dni temu sierżant Grzelak zgłosił kradzież samochodu. Samochód został znaleziony, aż nikt go nie szukał. W bagażniku były zwłoki mężczyzny. Został zabity, ściśle uduszony, też 10 dni temu, no mniej więcej. Nazywał się Tadeusz Stępień. I już wiemy, że miał brata o tym samym nazwisku, który jest oficerem w wojsku. Ile oficerów o nazwisku Stępień może służyć w garnizonie warszawskim? Stępień siedzi. To on ukradł tę broń. 5 sztuk broni krótkiej, kaliber 9 mm. Przyznał się od razu. Dlaczego? Dlaczego się przyznał? Nie, dlaczego ukradł? Nie wiem. Może mi pan dać papierosa? Wydam panu na premię. Niech mnie pan nie wkurwie, dobrze? Płacą mi za to. Sześć lat jak nie pan. Nic nie mówi, przyznał się do kradzieży, to wszystko. Nie wiem po co ani dla kogo. To bardzo dobry oficer. Ale nie wiem, dlaczego to zrobił. Chociaż po tej aferze z synem kosmonauty, to wszystko jest możliwe. Oddał broń, a tę, którą skradł. Nie chcę mówić. Czy sierżant Grzelak jest jeszcze teraz na terenie jednostki? Nie wrócił już po tym, jak pan go zabrał ze sobą. Młody? Co robi już wiak? Weźcie Jurka, co? To go znajdź. Zadzwoń na komórkę do niego. Jedźcie do Grzelaka. Natychmiast na komendę go przywieźcie. Czekajcie na mnie. Będę za godzinę, może dwie. Podejrzewa pan Grzelaka? Wszystkich podejrzewam. Pana też, majorze. A nie ma go w domu, to siedźcie w samochodzie i czekajcie na niego. Nadkomisarz Gajewski, Wydział Zabójstw. Kapitan Mariusz Stępień. Możemy zostać sami? Zaczekajcie na zewnątrz. Proszę bardzo, niech pan siada. Proszę. Czy Tadeusz Stępień z zawodu tramwajarz to pański brat? Tak. Nie żyje. Bardzo mi przykro z tego powodu. Jak umarł? Został zabity, ściśle i uduszony. Jego ciało znaleziono w bagażniku samochodu, który skradziono pańskiemu podwładnemu sierżantowi Grzelakowi. Czy pański brat znał sierżanta Grzelaka? Nie sądzę. Nic nie wiem na ten temat. Sierżant Grzelak zgłosił kradzież samochodu. Data zgłoszenia zbiega się z przypuszczalną datą zabójstwa. Podejrzewa pan sierżanta Grzelaka? Trochę. Zupełnie niepotrzebnie. A dlaczego pan tak sądzi? Bo to ja go zabiłem.